Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale z Genshin Impact. Dzisiaj, jak widzicie, teatrzyk na moim alt koncie, na którym mam Ganiu, także tutaj będzie bardzo ciekawa rzecz, ponieważ na poprzednim koncie grałem Yelan, grałem Xinqiu, a tutaj mamy drugą parę dobrych postaci pod to, czyli mamy Ganiu i mamy Shenhe, czy ja mam. Także zobacz, jak mi to pójdzie. Bazowe postacie to Furina, Barbara, Ayaka, Diona, Xiao i Faruzan. I to jest moment, w którym nie mam żadnej z tych postaci na tym koncie, także będzie grubo, muszę korzystać z tego, co mam. Ale mam dwóch specjalnych gości. To jest ciekawe, chociaż nie wiem, czy branie na Hidy jest takie sensowne w tym momencie. I myślę, że Newvillet z mojego głównego konta to będzie idealne uzupełnienie. A dlaczego nie Child? Ponieważ, jak widzicie, go pożyczyć za bardzo mi się nie opłaca. Tak samo Dee mi się nie opłaca pożyczać. Oj, może być ciężko, czyli jestem na styk. No to może być ciekawy teatr. Od razu darmową rzecz biorę. Okej, okay, czyli mam buffa do pierwszego wyboru. Ja sobie buffa bym sobie z chęcią wziął. I tu mamy HP z High Elemental and Physical. Dobra, jeżeli HP jest dość wysokie, to mam bonus do damage'u, niech będzie. Kolejna darmowa karta. Także to wykorzystam. Tego oczywiście nie mogę wziąć. I tutaj Companion Random. Jeden jak najbardziej, myślę, że miałbym jakieś problemy, to Zielink może się przydać. Chociaż Ganiu też. Teraz Zielink. I kolejny darmowy. Tutaj chuje mnie ospieszcza. Następny niech będzie... No i dobrze, pierwsza walka. W tym wypadku, no wilków to bym nie chciał, no i tutaj ostatnie, najwięksi oponenci, Swill Reactions, to myślę, że mogę w to iść. Wow, będzie ciężko, już widzę po ilości postaci, jaką mam, że to nie będzie proste zadanie. Ayaka Barbara? Chcę się Ayaki startowej pozbyć, Ayaka startowa, no przepraszam wszystkich mainów Ayaki, ale tam, tą Ayakę, co Hoyo daje, to... No ją się za dużo rzeczy porobić. Choć jakbym chciał, bardzo chciał i nie chciałbym powiedzieć, że jestem w stanie zagrać Ayaką, to tym, co Hoyo zaprezentowało. No niestety nie jestem w stanie. Jak widzicie, boost na pół, kurde, mopka, nie? No to wasze Ayaki pewnie, jeżeli macie tą Ayakę, to biją 4 razy tyle, nie? Działałeś na jakiejś konstelacji? Może on dwa dasze? Nie, on ma... Normalnie dwa dasze na konstelacji ma 3 chyba. Jest taka sytuacja. Okej, okay, ale jak na razie ten team sobie daje radę. Budowany tylko z trialówek, także nieźle. Niepoprawnie użyte krajo przeze mnie na Ayace. Nie jestem mainem. No i tutaj już swirle wykonane. Wszystko na czas, na szczęście. Udało się przejść. I tym teamem bym chyba jeszcze Nexta zagrał. Do wyboru dobrze zbudowany Wanderer, to dobrze, potrzebuję DPS-a w tym momencie, ponieważ support jest mi niekoniecznie potrzebny. No i teraz i zagram jeszcze raz tym teamem, co grałem. Tutaj Swirl Reactions jak najbardziej pasuje. Ono, wtedy Barbary się nie pozbywam i mam więcej możliwości w tym wypadku, no. Realowy team, runda druga. Ważne, żeby był healer, do Xiao. No i to tyle w sumie jest ważne. Mówię, Ayaka, no tyle, no niestety nie pasuje mi tutaj gameplayowo. A Hoyowa Ayaka. No i to jest właśnie najgorsze chyba w tym teatrze, że właśnie... Może byłoby się może do Ayaki przekonać, ale no Hoyo daje taką Ayakę, że no ja do tego przekonać się, no przepraszam bardzo, ale nie mogę. Wydawali Ayakę właśnie tutaj wedle tego, jak Ayaka powinna być zbudowana. Aby dali by po prostu pożyczyć, nie? To byłoby to zdecydowanie lepsze i bardziej by to, myślę, że oddało. W tym wypadku to niestety, ale no... Powiem, że ludzie, którzy nie mają Ayaki, raczej nie będą chcieli jej zdobyć. ...50... Nie, czasu nie mam. Gwiazdki nie potrzebuję stylu. Jeśli o to chodzi akurat, to... Ja po gwiazdkę nie walczę. Będzie mi chodzi o to, żeby to po prostu przejść. W jakimś sensownym czasie. No, no i ta Ayaka, no mówię, troszkę tam sobie bije, ale to nie są obrażenia godne Ayaki, tak? Mogłoby być znacznie, znacznie więcej. Bo ja wiem, ile Ayaka mniej więcej powinna bić, nie? Jakby... Ja oglądałem filmy na YouTubie różne, nie tylko Wailee. Mam znajomego, który jest mainem Ayaki i... Naprawdę ta Ayaka, którą Hoyo zaprezentowało, to nie spełnia minimów na Ayaka, nie?
Chociaż jak widać, tutaj Steven zdział, który w większości obił się nawet i udało. Dobrze, DPS-ów. Nie, dobrze, dużo DPS-ów. W sumie mógłby być tu jakiś Kaja czy coś. Tego z chęcią bym sobie przepalił po prostu jako fila. Jest Jean. Dobrze, że będzie Jean. I jest Boon. Sobie wezmę, jest zwiększony. After card this cryo damage, normal charge, cryo bonus increased. To jest przydatne, myślę. Teraz darmowy. I co my tu mamy? Gains 2 chance to real. Nie, no to jest po lewej to jest ten. Porażka. Także tutaj lecimy. Refreshy dostaliśmy. No i chyba pierwszy bossik. Jelonek. Czyli tutaj ganiu się nam jak najbardziej przyda. Okej. Okay. Teraz pytanie, jak mi pójdzie. No ganiu C3. Skyharpem, czyli crit rate ma wysoki. No i damage raczej też powinna w miarę mieć, nie? A damage się nie powinienem na ganiu przejmować mojej. Znaczy jestem o nią spokojny, jeśli o to chodzi. Okej, widzę, że jeśli chodzi o strzelanie w górę, to mi nie za bardzo poszło. Okej. No, ganiu tutaj sobie poradziła śpiewająco, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń przeciwnika w powietrzu. Jeszcze jakaś furina na dobitkę, jeszcze dwóch healerów w teamie. Z jednej strony za dużo, z drugiej strony, no nie wiem, jak tego lepiej zagrać w tym wypadku, ponieważ no, mało postaci. Wiem sobie z champion selektować więcej. Dobra, no i co? No i będzie w czasie. No niestety bez gwiazdki stylu. A, gwiazdka stylu to... Myślę, że to... A nie, to nie jest. Gwiazdka stylu była za rekonstrukt, coś tam. Dobrze, Shincho nie potrzebuje DPS-ów. Tutaj muszę pamiętać, że potrzebuję teraz postacie na przepalenie. Lepiej, żeby jeszcze jedną wziąć. Także może zrefreshuję sobie. Nie znalazło się. Jeszcze raz. Dobrze, darmowe. Champion random, jak najbardziej. I wezmę sobie na Hidek, która nie będzie zbyt przydatna podczas tej rozgrywki. Czy najłatwiejsze będzie... Które będzie najłatwiejsze do wybronienia teraz, to jest pytanie. Do tego jest od Ciula, a ja nie mam za bardzo grupowania. Konstrukty. I czy ja tutaj chcę iść pod Berna? Myślę, że mogę iść pod Berna w tym teamie, no. To może być głupie, co teraz robię, jak coś. Nie powtarzajcie tego w domu. I see everything. Okej. Okay. No i lecimy, no i... Nie mam aż takich dużych przeciwników do pokonania tutaj. Na szczęście. To mnie trochę napaja optymizmem. Okej. Okej, ten podleciał i mnie atakuje. To jest dobry znak. Okej, no 15% jest na punkty dodatkowe, a w ogóle to muszę go wybronić. No tamten jest zdecydowanie napalony na to, żeby do jednego bić. On ma punkty, więc z daleka strzelają. A nie, dobrze, on tutaj... Okej, zrobię tak wtedy. Okej. Palimy tutaj oponentów. Okej, okay, jeszcze dwóch. Niewiele. Dwa bursty, dwóch oponentów, 50%. Jest dobrze. Ten team sobie może nie najmądrzejszy, nie najefektywniejszy, ale na pewno sobie daje radę. Ten team błonik, może gdyby była Emily, to by dawał jeszcze więcej. Okej. Okay. I to już końcówka, 15 sekund, raczej mi tego nie zniszczą. Musiałoby się coś bardzo zepsuć, ale jeszcze jednego dla pewności ubiję. O, 50% monolitu, bardzo dobry wynik. No i jak widać, udało się bez większych problemów. Dobrze, mamy filera, czy potrzebuję teraz filera, czy potrzebuję DPS? A teraz będzie... Filera jeszcze, potrzebuję jednego. Dobra, ej, nie idzie źle, nie idzie źle. Okej, new filet. No i champion random. O, do przepalania Traveler, to jest coś, co potrzebowałem. A tutaj mamy co? One Wonders... Nie, tego nie mogę wziąć. O. All characters.
This Act. Okej, okay, dobra, to mogę wziąć z połową HP. Tylko wziął Healera, także nie jest źle. Elite Battle. Zadaje Treason Frozen Reactions. Okej. Okay. Może być. Na gwiazdkę stylu potrzebuję pokonać jednego więcej niż bez gwiazdki stylu, czyli czy to jest opłacalny deal? Myślę, że nie. Jeszcze 14 przeciwników pokonam. Punkty stylu. Niepotrzebne. Ale muszę powiedzieć, że mam na styk postaci, nie? Oj, z Elektro mogę mieć jeszcze gorzej. I chyba to jest czas, kiedy będę budował jakieś postacie alternatywne na tym koncie. Ponieważ bez nich może być ciężko. 17 sekund. Oj, mało, mało. O nie. O nie. Nie dało rady? No jednego, nie? O kurde. Przypał. Dobra. Lecę jeszcze raz. Team jest dobry, tylko wykonanie było złe. Nie rozumiem, czemu nie byłem w stanie zabić 3 przeciwników, przecież oni są tacy malutcy. Nie skupię się na zamrażeniu, skupię się pod koniec walki w takim razie, teraz skupię się na biciu przeciwników po prostu. Myślę, że będzie dobra opcja. Przecież tych zamrażeń to wykonałem wystarczająco dużo, myślę. No i dobra, no i biję tutaj Wandererem. Swoim, czyli biję więcej niż trialowym, to jest dobre. No, no trialowy Wanderer ostatnio to był też słaby. Tak mogę przyrównać go z nocy do Ayaki, myślę, że... Jednak jeżeli ktoś ma swoją postać, tutaj był Big Queen. To trialowa to jednak była na do skipa trochę. Jednak. Dobra. Gary i tak zrobione. Przeciwników popokonywałem. Okej. Okay. Duży pada. No ci duży to zabieracze czasu trochę, muszę przyznać. Tych małych by wypadało bić. Grzybiarzy. Paskudny. Okej. Okay. No i teraz jakoś chyba lepiej mi to poszło, mam wrażenie. Ale weź bij tymi dużymi atakami obszarówkę, no. Jeszcze 6,5 minuty. Bardzo dobry wynik. 5 zostało. Okej, okay, potem będzie 3. Aha, bo mi nie zmienił. O. Masz 4. Dawaj, grzybiarzy. Nikt żeby się nie przerywał. Małych, 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 małych. Małych, 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 małych. Dawaj jednego i... Jest, zabiłem. Udało się. Nie powiem, trochę na styk, chcąc wykonać te frizy. Brak punktów stylu, ale bez punktów stylu jak najbardziej. Udało się. Dobrze, teraz już tylko łatwo będzie. Biorę szęchę, żeby mieć następny akt. No i dobra, no i lecimy. Bosik pierwszy, drugi bosik. Bufik za darmo. Wypychacz Kaja, idealnie. Champion random, niech będzie. Zucha, żeby szybciej szło. No i lecimy chyba. Krabiszcz Newvilletem. Teraz będzie chyba standardowe walki, prawie jak na mainie. Powtórka. Tylko, że będzie sam Newvillet zamiast całej ekipy. Tak kogoś zostawić. Kazuchę chyba bym sobie zostawił. I zupełnie do Kają, bo raczej aż tak... Takiej mocnej ekipy nie potrzebuję na Kraba, no bez przesady. Krabiszcz nie jest jakimś super przeciwnikiem, nie oszukujmy się. Naszegam Newvilletem, nie? O, Newvillet to tutaj. Newvillet, nie? Co by nie powiedzieć o nim, to jest to jedna kozak, któremu no, żaden przeciwnik nie podskoczy. Zwłaszcza to jest C1, R1, nie? No i takie postacie to ja pożyczać mogę, nie? Jakieś tam blumy jeszcze. Oj. To będzie raczej... Raczej będzie szybkie. Krabik zrobiony, Kazucha nie był potrzebny. Że mogę sobie Kazuchę wykorzystać w następnej walce, żeby poszła ona sprawniej, bo Kazucha to jest mocny buffer. Ostatnie dwie walki w teatrze. Czy ja coś potrzebuję? Chyba nie. Ja chcę z nimi się pobić. Mogę? Chyba mogę, kogo tu będę miał do bitki. Przeroluję sobie, może coś ciekawszego wydropi. No proszę. No i to jest myślę, że o wiele lepsze. Potwierdzam, wybieram. No i lecę, tak? Końcówka. Jeszcze jeden bosik został, to też Newvillet teamem. Na spokojnie, będzie można go zrobić, także Newvilleta nie dotykam. Szkoda, że Krają nie ma... Ej, w sumie to trochę DPS-ów mi zostało. Ale wiecie co, teraz użyję po prostu chyba 330 IQ.
Shenhe pod autoataki, nie? Patrzcie na to. Ten team to wykeruje. Mówię wam. Widzicie, nawet grę przeładowało, nie uwierzyła, że ja chcę tym grać, nie? Wybieram sobie tą. No i ja ich rozwalam, nie? No i Shenhe. No i tych dwóch padło. Taki niestandardowy teamek, ale też sobie daje radę. On byłby lepszy oczywiście za Zion zamiast Shenhe, nie? Pamiętajcie, to jest teatr, więc gram tym, co mam. Tutaj nie wykorzystanie konstelacji. Nie wiem w sumie czemu, nie widziałem potrzeby chyba. No i tutaj, proszę, idealnie. Xinqiu, Xiaoling, bardzo, bardzo mocne połączenie, które mi to, myślę, że dość mocno wygrywa w tym momencie. No i nie było żadnych problemów. O, poszło mi to bardzo sprawnie. Charge attack, no niestety nie udało się. Wszystkich już mam, których chcę. Nawet gra mi dała taki komunikat, także mogę w sumie pospamować tymi cash eventami. Lecimy. Ostatni walk, ostatni Drake. Ten Drake jest papierowy. Jak mogliście już zauważyć na poprzednim teatrze, który robiłem, bądź jeżeli robiliście sami, to też mogliście dojść do tego samego wniosku. Niewiele to jest tak zbufowany, że to raczej nie będzie większych problemów, mniejszych też nie. Czy ty sugerowałeś kraj, tylko... Co, osłabiamy go? Dla jaj jeszcze? Już wziąłem łucznika. Bajona 300 IQ. Lecimy. No, to będzie ten. Dwie rotacje gaming. No i burścik. Znaczy burścik. No i bosik. 48 sekund zrobiony. Coś mi się udało achievement zdobyć. Chyba za pożyczenie postaci. Nie wiem, choć się domyślam. Dobrze, także ten teatr na tym koncie udało mi się. No i zobaczmy statystyki w takim razie. Nagranie trwa 25 minut dla tych, których to interesuje. Dobrze, najszybsza runda z niewiletem, nie? Na krabie pewnie. Jedno powtórzenie musiałem zrobić, tam zabrakło mi na tych ilościowych na czas. O, niewilet najmniejsze ukryta zrobił. Ha, niesamowite. Ale Burnout mi się udało zagrać, szkoda, że bez Emily. I co tu jeszcze ciekawego było? Wonder, najwięcej przeciwników. No tak, on na tych grzybkach był, to tych grzybków poubijał. 22 z 34 chyba. Niewilet najwięcej przyjął obrażeń i to jest 26 tysięcy? To bardzo, bardzo mało. Nic nie przyjmowałem, cały czas chyba biłem. Postaci 17? Kogoś nie było? Nie wiem. Kim najszybciej? O! Patrzcie, no tak, niewilet na krabie najszybciej pokonał kraba. Niewilet i trzy postacie filujące. Tak w ogóle, nie? Pragnę zauważyć. 1000 punktów użytych. No i to tyle, tam teamy już widzieliście, jak oglądaliście. A, to jeszcze pokażę dla tych, którzy może skipnęli. Bardzo nieładnie, proszę chociaż pójść ten filmik w tle. Jeżeli ktoś teraz skipnął. Na początku dwa teamy startowe. I w ogóle uzyskałem praktycznie wszystkie te gwiazdki. Wow! No nawet jestem zadowolony. No mówię, z Elektro będzie ciężej, będę musiał chyba podbudować postaci na tym koncie. Hard mode. 9 minut samej czystej walki. Lecimy do lobby. Nagrody odebrać. Najprzyjemniejsza rzecz. Dawaj, Wolfie mi. To jest ta animacja, na którą się czekało. 620 primo. Nauk dla Liniego. Zobaczmy, co za achievementy mi wleciały. Ile moje zakupy na koniec okazały się, że prawdziwe i ogólnie obtain total, aha, medale to Classic, Entire Performance, 8 Mystery Cash mi się udało zdobyć, niestety Wanderers z boomów nie starczyło mi tych punktów, no to może kiedy indziej, to kiedy indziej, no i tutaj cały teatr jeszcze to wszystko będzie do zrobienia. Także ja dziękuję wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że wam się on podobał, jak widzicie na alcie, na razie udało mi się przejść drugą edycję teatru, zobaczymy co będzie za miesiąc, no i jak będzie to Elektro, to jak widzicie, ja mogę mieć z tym problem, ponieważ Elektro mam Cookie, mam Kujusarę na niskim poziomie, no i ogólnie z Elektro, to zostaje się Lisa i Razor na poziomie 50, także będzie ciężko, będę być może zmuszony coś zbudować. Chyba, że będą to Dendro postacie też, no to tutaj będę ją troszeczkę lżej, bo wejdzie na Hida i Alhaitam, także jakoś to będzie. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz i na razie, hej pa! Cześć!